Cześć Wam, witam Was na moim kanale i zapraszam Was na kolejny filmik z serii Back to School. To znaczy w moim przypadku Back to Uni. Dzisiaj zapraszam Was w filmik z moimi studenckimi niezbędnikami. Będą to rzeczy, przedmioty, które przydawały mi się na studiach, zarówno na tych o profilu praktycznym, jak i na tych o profilu ogólnoakademickim. Pierwszy punkt będzie dość, powiedziałabym, rozbudowany, zależnie od tego, w jaki sposób lubicie notować i na jakim kierunku będziecie. Bo możecie notować na naprawdę wiele sposobów, ale generalnie zachęcam do tego, żeby po prostu to robić i znaleźć taki sposób, który będzie dla Was dobry. A ja Wam powiem o sposobach, które były fajne dla mnie. Na początku, na moim pierwszym kierunku studiów, który studiowałam przez pół roku, była to informatyka, notowałam w sposób zwykły, standardowy, papierowy. I jeżeli lubicie notować w ten sposób, czyli tak tradycyjnie na papierze, to bardzo polecam Wam dwa sposoby. Pierwszy z nich to są takie zeszyty z podziałem na przedmioty. Na pewno je kojarzycie, są dostępne w każdym sklepie papierniczym, w każdym supermarkecie, po prostu wszędzie. Albo na kole, albo bez. Ja lubię na kole, dlatego widzicie teraz takie, a nie inne. Są fajne, dlatego że macie tam podział na przedmioty, więc jeżeli wiecie, że na danym przedmiocie notowania dużo nie będzie, no to możecie sobie kupić taki jeden zeszyt i w nim mieć aż 4 różne przedmioty, a jednocześnie nie gubić się w tych notatkach, bo będziecie wiedzieli, że kolor niebieski to jest przedmiot X, a kolor zielony to jest przedmiot Y. Ja je bardzo lubiłam, ale do pewnego momentu, bo po czasie okazało się, że z niektórych przedmiotów mamy bardzo dużo notowania, a z niektórych bardzo mało notowania i przeszkadzało mi to, że część zeszytu jest niewykorzystana, a do kolejnego przedmiotu muszę wykorzystać już kolejny kolor albo kolejny zeszyt. No, nie było to fajne. I w takiej sytuacji mam dla Was sposób numer 2, czyli zakup takiego zeszytu z kartkami, na przykład A4, gdzie możecie wyrywać kartki i one od razu mają takie dziurki do segregatora. I później takie notatki możecie sobie wpinać do segregatora, możecie w tym segregatorze zrobić podział na przedmioty, takie wiecie, strony tytułowe. Nie mam teraz niestety już Wam czegoś takiego do pokazania, bo po prostu to wyrzuciłam, ale był to super sposób i w taki sposób notowałam już do samego końca. Czyli pisałam na pojedynczych kartkach, a później wpinałam je do segregatora w odpowiednim przedziale, jeżeli tak można powiedzieć. Było to mega wygodne, nic się nie marnowało, no i później bardzo fajnie się te notatki przeglądało, a jeszcze fajnie się kserowało, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Kolejny rodzaj, w jaki sposób możecie notować, to jest notowanie elektroniczne. I to jest notowanie, na które ja się przestawiłam w 100%, będąc już na moim tym docelowym kierunku studiów, czyli na brandingu. Na początku notowałam jeszcze w zeszytach, ale bardzo szybko, bo jeszcze na pierwszym semestrze zakupiłam iPada. I to jest według mnie kolejny niezbędnik. Oczywiście zależy od tego, na jakim kierunku jesteście, bo są kierunki, gdzie ten iPad prawdopodobnie będzie kompletnie nieprzydatny, ale na moim kierunku on był jak zbawienie i nie wyobrażam sobie teraz już bez niego życia. Na iPadzie możecie notować zarówno typowo elektronicznie, czyli pisząc, jak i odręcznie za pomocą Apple Pencila. I to było moje ulubione notowanie. Ja notowałam w aplikacji GoodNotes 5. Jeżeli chcielibyście oddzielny filmik stricte na temat tego, jak wyglądały te moje notatki, jakie je robiłam i tak dalej, to dajcie znać w komentarzu, bo naprawdę bardzo lubiłam je robić i sprawiało mi to ogromną przyjemność i nie mogę się doczekać, jak na nowym kierunku studiów znowu będę miała okazję robić te notatki. Poza tym, jeszcze wracając do tematu samego iPada, bardzo się on przydaje, jeżeli jesteście na kierunkach, gdzie na przykład dostajecie dużo dokumentów, e-booków do czytania. Po prostu wygodniejsze czyta niż na laptopie, niż na komputerze. Oczywiście, jeżeli jesteście na kierunku jakimś typowo ścisłym, to pewnie nie będzie on najlepszym rozwiązaniem, ale jeżeli jesteście na takich kierunkach bardziej ogólnych lub humanistycznych, no to będzie super. No i jeżeli mówimy o notowaniu elektronicznym, to oczywiście nie mogę również nie wspomnieć o laptopie. Laptop jest również potrzebnym narzędziem i prawdopodobnie na niektórych kierunkach bardziej potrzebnym niż iPad. Już musicie się sami zastanowić, co w Waszym przypadku będzie bardziej istotne. Ja, jeżeli chodzi o notowanie na laptopie, to najbardziej lubię aplikację Evernote, ale macie ich do wyboru naprawdę dużo, na przykład jeszcze OneNote, albo notowanie w dokumentach Google, albo standardowy notatnik. Opcji jest naprawdę ogrom. Już nie mówiąc o tym, że laptop po prostu przydaje się do wykonywania różnego rodzaju zadań, które dostaniecie od wykładowców, więc jakieś narzędzie elektroniczne tego typu warto mieć. Kolejny punkt, nie wiem, czy kogoś zaskoczy, czy nie, ale według mnie fajnym niezbędnikiem jest również powerbank. Jeżeli idziecie na studia zaoczne, to jest naprawdę niezbędnik, bo po tylu godzinach wykładowych bardzo możliwe, że Wasze urządzenia no, rozładują się. Oczywiście na salach wykładowych bardzo często dostępne są gniazdka, ale nie zawsze możecie usiąść przy tym gniazdku tak, żeby móc z tego urządzenia jeszcze dodatkowo korzystać. Więc fajnie po prostu mieć taki powerbank. Kolejny punkt to butelka filtrująca. Ja jestem ogromną zwolenniczką picia wody, w sensie bardzo lubię wodę, jakkolwiek to nie brzmi prozaicznie.
ale staram się dbać o to, żeby pić jej jak najwięcej. No i taka butelka z filtrem jest super, możecie sobie bezpośrednio nalać wodę z kranu na uczelni i macie wodę do picia na cały dzień. Super jest mieć też na przykład kubek termiczny. Możecie przygotować sobie w nim kawę lub herbatę i wziąć na uczelnię, ale sporo kafeterii na uczelniach ma taką opcję, aby również zrobili oni ci kawę do twojego kubka. Więc nie musisz jej wtedy pić od razu, ona się dłużej, wiadomo, trzyma dłużej temperaturę swoją i tak dalej. Więc fajnie jest mieć taki kubek. Ale oczywiście zachęcam do tego, aby wybrać naprawdę porządny, taki, który nie rozleje się wam w torebce, bo to jest naprawdę spora katastrofa. Ostatni punkt jest bardzo ważny, ale taki dość, powiedziałabym, filozoficzny, bo nie jest to rzecz do końca. Ale uważam, że jest to niezbędnik i tym niezbędnikiem jest według mnie budowanie relacji. Jeżeli idziecie na studia, to znajomi się bardzo przydają i oprócz tego, że fajnie jest mieć po prostu ludzi, z którymi dobrze nam się spędza czas, rozmawia na przerwie i tak dalej, to według mnie dobrze jest inwestować w relacje, budować takie relacje, bo one się nam później przydają. Bardzo możliwe, że będziecie mieli kiedyś gorszy dzień, nie zrobicie notatek, będziecie je od kogoś potrzebować. Kiedyś ktoś będzie potrzebował ich od was i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie zachęcam was do tego, aby budować tutaj jakieś sztuczne relacje, które nie mają racji bytu tylko po to, aby dostać od kogoś notatki. Nie, 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 oczywiście nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, że na studiach, tak samo jak nauka, ważni są również ludzie i warto w te relacje się angażować i je budować, bo później macie z kim pracować w grupie, macie ludzi, z którymi wam się dobrze pracuje, dobrze współpracuje, jest to po prostu fajne i przydatne również też. To by było na tyle z tych takich moich niezbędników na start. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie są wasze niezbędniki, bez czego wy nie wyobrażacie sobie studiowania. Jeżeli ten filmik wam się podobał, to zostawcie proszę łapkę w górę i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!